Mam bardzo wiele obrazów dotyczących żyć równoległych. Widzę wojowniczkę w skórzanej spódnicy, w skórzanych butach. To jest starożytny Rzym. Ona mówi, że bierze udział w organizacji kobiet, które posługują się swoją siłą fizyczną, ale też mentalną. I pokazuje mi też, w tym czasie odbywają się Saturnalia, to co poprzedzało Boże Narodzenie, na cześć Saturna. I ona mówi, że tam jest bardzo kolorowo. Później mówi, że ta grupa, w której ona jest, one się zbierają przy jakichś kamiennych płytach. Ona tak naprawdę oddaje też cześć Saturnowi. I tak jak w tym pierwszym obrazku, to były takie święta wesołe dosyć, na cześć Saturna. Prośba o urodzaj. Tak tutaj to jest taka prośba o moce. I ona w tym uczestniczyła. Mówi, że tak nie do końca świadomie. Czy tę moc, którą miały, chciały wzmocnić po prostu, tak? Mówi, że tam po prostu był bardzo obecny Saturn. Czuła panowanie Saturna nad wszystkim. Tak jak dzisiejsi katolicy czują postać Jezusa na przykład. Mówi, że była tak jakby też zmanipulowana w taki sposób, żeby oddawała jemu hołd, oddawała cześć. Mówi, że też dochodziło do składania ofiar Saturnowi w różnych kamiennych kręgach. Ona w tym nie brała udziału, bo mówi, że była na to zbyt wrażliwa. Ale ci, którzy składali krwawe ofiary, mieli większą pomyślność, większe łaski. A kim jest Saturn technicznie, jak go widzisz? Panuje nad czasem, tak jak Kronos. Jest szatanem, jest istotą mechaniczną, nie posiada duszy. Jest jednym z budowniczych tej klatki, w której żyjemy. A te kobiety, które tam składały te prośby do niego, to wiedziały, kim on jest? Dla nich kim on był? Jak sobie go wyobrażały? Jako Boga, kogoś, do kogo trzeba zanosić prośby. Kogoś, kto jest wszechpotężny, kto może obdarzyć łaską. Tak samo jak też często ludzie wrażliwi są wmanipulowani w kościół albo w jakieś inne systemy religijne i oddają komuś pokłony, proszą o coś, modlą się do aniołów. Jest to robione na tej samej zasadzie. One tu nie miały żadnej złej woli. Taki był system. Ale drugi taki silny obrazek, którym się przebija, to jest jakby to był Nowy Orlean. I ona tam prowadzi audycje radiowe, siedzi przy mikrofonie, mówi do ludzi i ma bardzo wielu słuchaczy. To są audycje związane z muzyką, z jazzem. Mówi, że znała Ella Fitzgerald, Johna Coltrane'a. Jest ciemnoskóra i ma białego męża. I jak to jej życie tam wygląda, osobiste? Mówi, że później wyprowadzili się do Nowego Jorku. Doświadczyła, czym jest prześladowanie rasowe, czym jest dyskryminacja. Mówi, że to, co miała wtedy, miała bardzo głęboki i kojący głos. Widzę, że później w tym Nowym Jorku pracuje w przedszkolu. Mówi do dzieci. Ma taki głos, że tak jakby leczyła różne nadpobudliwości. Mówi, że tylko nie potrafiła śpiewać, że zawsze chciała śpiewać, ale jej głos był jej mocą, kiedy ona mówiła. Są też życia takie około zielarskie, szamańskie, to jest związane z terenami Polski, Rosji. Ja widzę, że ona tak jakby chodzi po łące, zbiera różne kwiaty, zioła, robi z tego różne napary, ale też robi amulety. Jakby tworzyła amulety z ziołami w środku, z takimi mieszankami, które ona pokazuje, że nosi się na przykład na rzemyku, nosi się na wysokości serca i one mają jakieś dobroczynne działanie. I pokazuje mi też tak, że ona naciera ziołami ludzi. Takie, widzę taką chłostę też, coś takiego, tak jakby bicze ziołowe w takim pomieszczeniu, gdzie jest bardzo ciepło. Też ma podgrzane kamienie, ale to są takie kamienie znalezione gdzieś. Coś robi też z mchu, tak jakby kąpiele w czymś w rodzaju takiej drewnianej bali. Pokazuje jej to dusza, bo mówi, że Ania to czuje, te właśnie te wcielenia. Amulety były takie zupełnie niewinne, tylko miały pozytywne oddziaływanie, czy była też ta druga niefajna strona? Ona mówi, że to zależy, w którym życiu. Miała też takie życie, gdzie była bardziej połączona z istotami. Pokazuje mi jakaś bogini Mokosz, pokazuje mi Odyna. Same te amulety, to było bardziej intuicyjne, rozpoznawanie ziół, rozpoznawanie właściwości kwiatów. Ona mówi, że to nie było nawet podręcznikowe. Czasami to było po prostu odczucie. Jeszcze wrócę do tego pierwszego obrazka, tam gdzie były te Saturnalia. Co się dzieje, gdy Ania w ówczesnym życiu składa te prośby do Saturna? I jak to się przekłada na jej obecne życie? Dochodzi do bardzo silnej wymiany, czyli ona oddaje energię, czci bóstwo, tak jak my tutaj programem kolektywnym jesteśmy do tego zmuszeni. A tak naprawdę to, co się dzieje, to zacieśnia się jej więź z Matrixem.
I w to zostaliśmy wszyscy wmanewrowani, czyli sami poprzez odsunięcie nas od własnej duszy, bo kiedy się tutaj inkarnujemy w ciała fizyczne, to jesteśmy tacy usztucznieni, jesteśmy tutaj w tej gęstości. I bardzo szybko w umyśle kolektywnym pojawia się informacja o czymś wyższym, o Bogu, o jakichś panach, istotach wyższych. A tak naprawdę to, co pokazuje Ania, to ona mówi, że ona miała tęsknotę tylko i wyłącznie za swoją duszą, ale ta tęsknota jest szybko przejęta tam. I jeszcze jest taka rzecz, ona mi pokazuje teraz takie uniesienie religijne. Ona pokazuje, że ona była w to bardzo zaangażowana, dlatego że kiedy ona się modliła do tego Saturna, jakoś tak ona się kładły na ziemi, to było tak, że ona była w rodzaju jakiejś ekstazy wręcz religijnej, rytualnej. I to było bardzo silnie wiążące. To jest tak, jak ktoś na przykład idzie do kościoła, czy bierze udział w jakichś innych ceremoniach, innych religii, również może czuć bardzo silne ekstazy, uniesienia. Ale to nie ma wiele wspólnego z kontaktem z duszą. To jest ingerencja. I ta ingerencja Saturna do dziś jest obecna w życiu Ani? To jest zapis, że będzie miała swoich bogów, swoich przewodników. To jakie widzisz istoty jeszcze związane z tym tutaj, przy Ani? 5 istot świetlistych też pokazują się jako aniołowie. Jedna z tych istot mówi, że jest najwyższa, tak jakby wysoka rangą. I są też humanoidzi z Syriusza, z Liry. To przechodzimy teraz do punktów. Zacznijmy od punktu kody światła. Ania jest zafascynowana światłem, chodzi, fotografuje promienie słońca. Skąd w ogóle takie zainteresowanie tą tematyką? Zacznijmy od tego. Dusza mówi, że z naturalnej potrzeby, z naturalnej wiedzy dotyczącej tego, czym jest światło. Mówi, że jakby światło w tej formie jednolitej jest perfekcyjne. Źródło jest i światłem, ale jest też ciemnością jednocześnie. Jest i przeźroczyste, i świetliste, i też zaciemnione. Natomiast my tutaj postrzegamy źródło jako światło, jako jakąś taką iluminację, jako jakiś szczyt tego tak zwanego oświecenia, które możemy tu osiągnąć. Ania poszukuje światła takiego w archetypie jako czegoś, co no jakby daje kierunek drogi do domu, czyli tego połączenia, połączenia jedynego i prawdziwego połączenia ze sobą, ze źródłem, ze swoją duszą. I tego szuka w świetle. Matrix łamie światło i je niszczy. Na przykład tęcza to jest to właśnie złamanie światła, symbol właśnie złamania, rozszczepienia osobowości. I to światło przez to, jak my je czujemy i że my bardzo do niego dążymy, no jest czymś, co gdzieś nas przyciąga, co nas woła, ono w tej grze dualnej zostało wykorzystane przez bardzo wiele istot po to, żeby nami manipulować, czyli żeby się ustawić pomiędzy, czyli pomiędzy nami a źródłem mamy bardzo dużo pośredników, którzy wykorzystując dostęp do naszego umysłu, którym zarządzają, po prostu trzymają nas tutaj w tej niewoli i wykorzystują to światło tak naprawdę przeciwko nam. Ono jest, nas nie budzi, ono nas usypia. Jesteśmy jeszcze w większej halucynacji tutaj tej ziemskiej. A w praktyce to poszukiwanie światła przez Anię, to, że ona chodzi z aparatem, z telefonem i fotografuje to światło, to jest ta droga? To jest dobry tutaj trop? Nie. To nie jest jej. To był epizod w jej życiu, który zamanifestował się w taki, a nie inny sposób. Ona teraz, jej dusza pokazuje, że ona jest w takim momencie, w takim punkcie poza czasem i poza przestrzenią, w której jako ta Ania, czy jako swoja dusza wie, że ten etap się zakończył, ale doprowadził ją do momentu, w którym ona jest teraz. Ale ona poprzez tę ścieżkę doszła do siebie. W tym świetle, które ona widziała, też chodziło o to, żeby ją zamknąć. Ja widzę to światło jako światło zamykające. Czyli tak jakby kogoś uwięzić w świetle, skusić go, zwabić go. To jest trochę dosadne porównanie, ale ja widzę jako trutka. Pod pozorem czegoś smacznego tam w środku jest trucizna. I tu było podobnie, czyli zwabimy cię na światło, ale zamkniemy cię w tym świetle, tak jakby szklanej kuli, z której nie będziesz mogła wyjść, ale swoją uwagą, czyli swoją duszą będziesz wspierać to światło, czyli dodawać tam na tyle dużo energii, że to światło będzie rozbłyskiwać. Żeby światło w Matrixie funkcjonowało, potrzebuje energii naszej duszy. Bez energii duszy nie ma tutaj mowy o żadnym świetle. Tak, kto chciał ją zamknąć w tym świetle? Jakie tam widzisz byty, jakie istoty? Ania mówiła, że tam na tych fotografiach czasami pojawiały się jakieś zarysy, zwłaszcza gdy chciała je zobaczyć w odbiciu lustrzanym.
Co to było? Kto za tym stoi? Istoty świetliste. Widzę też humanoidkę jedną. A jak to się stało, że pojawiła się na jej drodze ta druga pani, autorka tej książki? Ania była tutaj dostawcą fotografii, a tamta pani pisała teksty. Zaplanowany zbieg okoliczności, czyli coś, co my postrzegamy jako jakieś spotkanie, ale tak naprawdę miało dojść do tego zbliżenia po to, żeby powstała pewna książka i żeby ta praca, którą Ania wykonała, też posłużyła czemuś. Czyli tak jak chciano zamknąć Anię w tym świetle, w cudzysłowie, tak osoba, która, nie wiem, zakupi tą książkę, automatycznie będzie pod ingerencją tych samych tutaj postaci? Tak. Jakby Ani intencje były jak najbardziej czyste. Ania prowadzi kurs Kody Światła z tą panią. Jesienią, prowadziła. Prowadziła. Jesienią 22 roku i zimą. I mówię, że ledwo to przeżyła. Co tam się wtedy wydarzyło podczas tych kursów? Był bardzo silny atak na jej serce. Doszło do bardzo silnego pobrania energii z jej serca, ale też z dołu kręgosłupa i z narządów kobiecych. Znaczy to wygląda jak napaść po prostu. Tak jakby, trochę to jest tak jakby ją ktoś złożył w ofierze takiej energetycznej. Było coś w sercu. To jest istota świetlista, ona się pokazuje jaka istota z wysoka rangą. Ona się może pokazywać jako jakiś archanioł. I za nim jeszcze taki sznureczek takich pomniejszych istot. Bo oni zostawili tam w ciele Ani gadżety. Czyli w tym przypadku są to kryształy. Tak to wygląda jak takie lodowe sople. I w sercu, ale też w narządach kobiecych i u podstawy kręgosłupa i w głowie. Ania mówi, że bardzo ważną rolę grywają dla niej kolory. Fotografując to światło, też tam pojawiały się różne barwy, fiolet, niebieskie. I pyta, czy dusza zna alfabet barw? Co to jest w ogóle alfabet barw? Istnieje takie pojęcie, czy duszy jest znane to pojęcie alfabet barw? Dusza Ani mówi, że dusze znają wszystko. Dusze znają wszystko, czego my nie znamy, ale znają też wszystko, co wymyślił tutaj Matrix, żeby nami manipulować. Barwy, kolory poza tą rzeczywistością, poza Matrixem, są tymi barwami, których nasz tutaj umysł, wzrok, percepcja nie jest w stanie opisać ani zobaczyć. One są bardziej, mówi jej, do odczucia poprzez energię. Mówi, że ona ma odczuwanie, tak jakby naturalne odczuwanie barw poprzez energię. Kiedy kogoś spotyka, szczególnie teraz, już kiedy będzie czysta, kiedy będzie kogoś spotykała, to jest trochę tak, jakby miała dotknąć jego energii. Dusze mówią o tym, że każda dusza jest niepowtarzalnym dźwiękiem i to są dźwięki spoza tutaj tej gamy, którą my jesteśmy w stanie zagrać. Ten dźwięk duszy jesteśmy w stanie usłyszeć przede wszystkim odczuciem i sercem. On oczywiście przejdzie przez nasz mental, ale będzie miał swój początek w odczuciu, w sercu. I podobnie jest trochę z duszą jako kolorem. Te kolory również są spoza znanej nam tutaj palety barw. One mają swoją, duszą mówi tak jakby temperaturę, ale też częstotliwość drgań. Trudno mi to opisać, to jest tak jakby wybuch. Trochę jak fajerwerki, tylko tak jakby fajerwerki, które wybuchają całą jakąś taką ferią barw, ale trudnych do opisania. To, co tutaj Matrix pokazał, to jest takie spłaszczenie tego, do czego tak naprawdę ona ma predyspozycję i talent. I dusza jej mówi, kop głęboko. Minął czas poruszania się po powierzchni, po fasadzie Matrixa. Musisz wziąć kilof i uderzać tak mocno i silnie swoją energią, żebyś dokopywała się do tego, co jest za tym murem, bo to, co jest tam, to jest dla ciebie jakby prawdziwa informacja. I taki widzę teraz taki obraz, jakby Ania brała kilof, zaczęła uderzać w jakąś skałę, ta skała się kruszy, tworzy się takie przejście, otwór i tam za tą skałą zaczyna się zupełnie inny świat. To jest taki świat, gdzie spoza tego Matrixa, spoza tej sieci ona może wyjrzeć poza. Czyli gdybym cię zapytała, jaka jest barwa duszy Ani, czy jesteś w stanie to słowami jakoś tutaj oddać? Nie. Chociaż trochę przybliżyć to? Nie. Ona to poczuje w sercu. I dalej mamy kolejne jakieś kursy. Tym razem mamy panie z Ukrainy.
Po tych kursach Ania poczuła wielkie rozczarowanie, nie dały jej odpowiedzi te kursy. Dlaczego w ogóle trafiła na te panie, kim one były, jaką rolę odegrały tutaj w życiu Ani? Z większością z nich miała życie równoległe. Głównie chodzi o te doświadczenia tutaj słowiańskie. Widzę też medycynę słowiańską, magię słowiańską. To było jej bliskie i ona znowu poszła takim jakby swoim kodem odkryć. Dusza mówi też Ani, żeby ona pamiętała, że dusza porusza się tutaj poprzez nas fizycznych, poprzez ten nośnik, który ją niesie i jest tutaj bardzo ograniczona. Są też jakieś reguły tej gry, jest bardzo duży wpływ na mental i dusza tak jakby posługuje się trochę rebusem, daje nam takie niejasne sygnały. Poprzez te znajomości, które ona miała, poprzez tę ścieżkę, ona miała sobie przypomnieć te swoje życia, po to, żeby przypomnieć sobie trochę, ona mówi, kim jest. Kiedy my sobie też przypominamy poprzez odczucie często, ale czasami poprzez wizję, jakieś inne życia, kiedy my przypominamy sobie, kim jesteśmy czy byliśmy poprzez na przykład spotkanie innej osoby, z którą czujemy, że coś nas łączy, czasami pozytywnego, czasami nie, jakby zaczynamy sięgać do tej naszej księgi, księgi żyć, a z kolei ta księga nas może przenieść znacznie dalej. I to były takie spotkania, które jej nie dały odpowiedzi, dlatego że dusza mówi Ani, że w tej rzeczywistości nie ma odpowiedzi. Ona musi walić kilofem w tę skałę. To jest trochę tak, jakby rozbijała coś, co jest też jednocześnie w niej, bo my też jesteśmy Matrixem jako ciała i umysły. No i docierała, dotykała tej swojej prawdziwej struny, tej swojej barwy, którą poczuje. Ania też pyta, dlaczego tak mocno szukam prawdy w tym życiu? Mocno szuka prawdy, bo jest duszą i dusza chce, żeby ona sobie tę prawdę przypomniała, ale tę prawdę będzie szukała przez siebie. Dusza ma wszelkie w sobie zawarte informacje. To tylko my musimy się umieć z nią komunikować i do niej zwracać. I ona mówi, że daje tyle, na ile my jesteśmy w stanie przyjąć, na ile chcemy przyjąć, na ile chcemy oderwać się od programów, od iluzji, od hologramów. Ania pod wpływem tych pań z Ukrainy też zaczęła uprawiać gimnastykę słowiańską. Powiedziała, że się nawet dobrze czuła po tej gimnastyce. A jak tutaj widzisz faktyczny wpływ tej gimnastyki na nią? Dosyć neutralnie. Dusza nie przyjmowała jakiejś ingerencji. Ruch jest dla niej dobry, ale w takiej właśnie formie bardziej spokojnej, ale takiego naprężania, rozciągania ciała. Ja coś takiego widzę. Takich bardzo symetrycznych ruchów świadomych, świadomego poruszania się. To jeszcze się zapytam, Ania, też, gdy omawiałyśmy punkty, nawiązała do Ashayana Dean i do wiedzy kejlontycznej. Co ci się pojawia na to hasło wiedza kejlontyczna? Humanoidzi. Czyli co, nie polecamy się tego zagłębiać, tej tematyki? Czy można coś wartościowego? Jest tam część informacji prawdziwych, jak wszędzie. Trzeba to bardzo dobrze przesiać przez siebie. Natomiast jeśli ktoś w to wejdzie całą sobą i zacznie traktować to jako prawdę, ale też przebywać w tej energii. Trzeba tutaj bardzo wysokiej świadomości, synchroniczności w sobie, harmonii między swoimi ciałami, między umysłem, ciałem, duszą i duchem. I bardzo dużej świadomości tego, czym jest symulacja. Te umiejętności bycia poza, nawet tutaj w tym życiu, bycia poza symulacją. I z tego punktu można to sobie przeczytać jako opowieść o tym, co Matrix nam opowiada. Sprawdzić na przykład, które informacje tam zawarte Matrix nam podaje prawdziwe, a które nie. Na przykład ile jest procent. Czyli taki badacz, który bada, ale nie angażuje się, nie oddaje energii. W innym przypadku zawsze dojdzie do zasilenia energetycznego własną energią tych istot. I przechodzimy do kolejnego punktu. Troszkę wcześniej wspomniałaś to już na ten temat wcielenia szamańskie. Czy coś jeszcze tutaj dodamy do tego? Alaska i Kanada jeszcze widzę. Raz mężczyzna, raz kobieta. Tak, to jest związane też z muzyką. I widzę też Ameryka Środkowa. Też jest tam kobieta. Używa muzyki do wprowadzania siebie i innych też w trans. Tam jest przy tych szamańskich praktykach dużo ingerencji. To pytamy o szamankę. Jak widzisz tutaj tą panią? Dusza mówi Ani, że masz mieć swoją ścieżkę. Ścieżka jest tylko i wyłącznie twoja.
Nie ma żadnej ścieżki, którą ktoś narysuje, wymyśli, którą ktoś nazywa i na którą ktoś cię zaprasza, bo zawsze wtedy wejdziesz w czyjąś energię, nawet jeśli ta osoba uważa, że jej pole jest wyjątkowe, to nie ma bardziej lub mniej wyjątkowego pola, jeśli mówimy o polu duszy, bo naszym zadaniem jest przebywanie w polu naszej własnej duszy. Dusze są równe poza Matrixem, dusze są równe, nie ma dusz lepszych i gorszych. Nie ma tych bardziej świadomych i mniej świadomych. Problemem jesteśmy my tutaj fizyczni i nasze zapatrzenie w naszego hosta, w nasze programy, w nasze iluzje, w nasze zapisy, w Matrix, to wszystko, w co wierzymy, w ego, w tak zwany charakter, osobowość, jakieś dążenia, plany, blokowanie nam połączenia z nami samymi. Więc jedyna ścieżka, o której można mówić w przypadku Ani, to jest pokazuje jej dusza, to jest ścieżka jej do niej samej. To jest ścieżka Ani. Może sobie ją nazwać, jak będzie chciała. Ona jest pełna kolorów. Ania jest pełna tych barw. Spoza tej rzeczywistości, spoza Matrixa, to jest jej ścieżka. Anię to, co przyciąga tam, to jest pewien rodzaj wrażliwości, pewien rodzaj komunikowania się poprzez serce. Trochę tak jakby przywoływały ją, ja nie wiem, czemu widzę taki obraz, kojoty, albo przywoływał ją właśnie szaman, który zapalił tytoń. I ona czuje tak jakby ten dym wskazywał jej tę drogę. To jest też związane z różnymi jej szamańskimi wspomnieniami, z ziołami, którymi się otaczała. I jest to pewien rodzaj wrażliwości, z którym ona rezonuje, bo tam jest ta wrażliwość, tam jest wiedza. Ale są też rzeczy, które mogą być pułapką. Tak jak jej dusza mówi, pułapki to jest coś, co Ania już w tym momencie powinna mieć za sobą. To już nie jest czas oddawania się w ręce bogów, tak zwanych przewodników. To jest odnalezienie tej energii w sobie i ona jest dla siebie sama i jest przewodniczką. Czym są spowodowane bóle głowy? Szczególnie wskazywała tam Ania na potylicę. Tam są te sople lodu, które zostały jej umieszczone. Ale też są tam tak jakby, ja widzę takie kryształki. Kryształki umieszczone przez tych humanoidów, przez istoty świetliste. Ona musi to rozpuścić własną energią. I to ma związek z tą Szkodami Światła, z pisaniem tej książki, tak? Tak, ale jeszcze przed książką też się zaczęło. Bóle kręgosłupa? Też to jest wyciągnięcie energii kobiecej, energii seksualnej z niej. Po prostu tam jest mniej w ogóle energii. Problemy z układem trawiennym, żołądek, jelita, one raz się pojawiają, raz przechodzą, jakieś wędrujące bóle też są. To jest związane z istotami świetlistymi, które wchodzą i wychodzą, ale też z bardzo silną aktywnością duszy, która w jakiś taki bardzo zdecydowany sposób wyrzuca różne rzeczy, które są instalowane w jej ciele. Widzę nawet coś takiego, że jakby dusza robi dziury w implantach i też to jest gdzieś przy jelitach, to jest gdzieś przy żołądku, tak jakby robiła dziury, nie wiem czemu ich nie usuwa, tylko robi dziury i energia, którą ten implant miał zbierać do siebie, a później przekazywać dalej, wraca do Ani, tak jakby jej dusza robiła sobie takie żarty z tych ingerencji. Ona sobie jakby robiła takie kpiny z istot tych, które to instalują. Ona daje sygnał Ani, że ona jest w stanie wszystkie dolegliwości sobie usunąć. I to, że Ani się jakaś dolegliwość pojawia, wydaje się poważna czy męcząca, później ona się kończy, to ona jej pokazuje cały czas, jakie zdolności ma dusza, ciało eteryczne, jej organizm, jej ciało. Tutaj jest taka informacja, że on sobie może zakpić z tego, co się dzieje w jej ciele, zakpić w taki sposób, że zakpić sobie z tych wszystkich prób osłabiania jej, z tej ingerencji, że ona ma się nie bać, bo my często wpadamy w jakiś lęk, że ktoś nas znowu zaimplantuje, ktoś nas podłączy, zabierze nam energię. Ona mówi, żeby podchodziła do tego z żartem, bo że musimy sobie zdać sprawę, że my je wykreowaliśmy tutaj, zaczynając tę grę. I one żyją, istnieją tylko dlatego, że mają tutaj dawców energii, dawców życia tak zwanego dla nich. Zamykając te symulacje, my idziemy do źródła, a oni zostają czy się rozpadają.
Tym było ugryzienie przez kleszcza jesienią 2022 roku. Kleszcz został szybko usunięty, ale tam jakieś podejrzenia ma Ania, że coś mógł tam w organizmie namieszać. Nigdy nie robiła badań pod tym kątem. Tam jest jakaś pozostałość po tym kleszczu. Ja tutaj widzę zioła, ale w momencie, kiedy jej energia będzie wracała do jej ciała, to też ciało będzie silniejsze, żeby zwalczyć różne rzeczy, które są obciążające. A czy widzisz jakieś faktycznie tam zmiany na poziomie neurologicznym, tak jak to wspominała nam Ania? Bardziej widzę to jako metalowe opiłki, które gdzieś tam krążą, ale nie ma tego dużo. Bo to trochę się jakby zbiegło też z tą książką, z tymi kursami, które prowadziła. Czy to miało związek z tym? Bardziej widzę z osłabieniem organizmu, mniej energii, mniej swojej energii i wtedy my jesteśmy bardziej narażeni jakby na wszystko, na katar, na każdego jakieś wirusy. Dolegliwości w nogach ostatnio, z czym mają związek? To są te opiłki. No i teraz pytanie, którego dusze za bardzo nie lubią, ale ja jej odczytam. Czy mąż Ani to jest jej bliźniaczy płomień? A jeśli nie, to czy spotkała w tym życiu bliźniaczy płomień? Dusze tego nie lubią, jakby ja nie czuję, nigdy nie czuję, że mam taką zgodę na mówienie o takich rzeczach, bo to jest mocno programujące, a coś takiego jak płomień, rozpoznanie go jest kwestią naszej transformacji. I my nie możemy tutaj wskazywać komuś czegoś takiego, bo nie byłoby tej transformacji. To jest coś, co musimy rozpoznać sami, dokonując tej transformacji w sobie. Ania te sobie sama na to odpowie, tak mówi jej dusza, czy poznała, czy nie, bo tutaj odpowiedź na którekolwiek z tych pytań już jest odpowiedzią na to inne. I widzę, że dusza jej nie chce na to powiedzieć, bo dusza chce, żeby Ania wzięła ten kilof i rozwaliła ścianę. Co mam robić w tym życiu, by radowało to moją duszę i dało możliwość większego uwalniania siebie i innych z Matrixa? Jaką pracę wykonywać? Dusza mówi, że teraz powinniśmy się oczyścić i wtedy Ania bardziej odczuje też ten komunikat swojej duszy. Dobra, a coś pod kątem diety, co jeść? Ania mówiła, że czasami stosuje dietę surową i faktycznie lepiej się potem czuje, tam te jelita lepiej pracują. Jak tutaj widzisz kwestię? Tutaj nie ma żadnej diety w momencie, kiedy jest dużo istot świetlistych, kiedy są implanty. Jedzenie jest wtórne. Dużą uwagę poświęcamy temu, co jemy. Później tak naprawdę wszyscy kręcimy się w koło i okazuje się, że nie ma żadnej diety idealnej, i tak wszystko jest przetworzone, ale dzieje się to dlatego, że nie idziemy do przyczyn, do tych najgłębszych przyczyn. I w momencie, kiedy Ania usunie sobie ingerencję, też zrozumie, na czym one się opierały, odczuje to, odczuje siebie, odczuje duszę w swoim ciele, zwiększy jej się taki wachlarz potraw, które będzie jadła i będzie czuła się dobrze. I to bardzo tak jednoznacznie teraz pokazuje jej dusza. Czy to samo dotyczy ruchu? To są te synchroniczne ruchy, takie bardziej rozciągające ciało, ale też powodujące, że ona bardzo silnie w trakcie będzie czuła swoją energię. Nie może ulatywać z niej energia. Ona może czuć lekkie zmęczenie, takie fizyczne. Jeśli czuje się źle, jeśli czuje się zmęczona bardzo, to znaczy, że gdzieś tam za dużo energii straciła. Jej energia w trakcie ruchu ma w niej przepływać, ale nie z niej uciekać, nie z niej ulatywać. A jak widzisz DNA eteryczne Ani? Ile ma nici DNA, pyta? Zależy w jakim momencie, tak jakby to widzę. Mogę powiedzieć, że po sesji, jakiś czas po sesji, im bardziej będzie zaglądała do siebie, im bardziej będzie w swojej energii, może mieć znacznie ponad 100, nawet do 134. I kolejny punkt. Czy miejsce, w którym mieszkam, jest dobre dla duszy? Ania mówi, że jest domatorką, też pyta, czy powinna więcej podróżować, spotykać się z ludźmi, czy wręcz przeciwnie, czy dusza lubi to spokojne życie na wsi? Dusza pokazuje Ani teraz, że lubi wszystko, lubi spokojne życie na wsi, pod warunkiem, że nie ma nad nią parasola. Czyli jeżeli to jest spokojne życie, jest też w nim podróż. Ta podróż, dusza mówi, wystarczy, że jest zaplanowana i to już jest taki dla niej zew, dlatego że dusze są podróżniczkami. Kiedy my jesteśmy stacjonarni, kiedy nie ruszamy się właściwie z miejsca, w którym jesteśmy, to jest tak, jakbyśmy uchodziło z nas życie. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. Nie jesteśmy wtedy w pełni komunikacji ze swoją duszą, ale to nie chodzi o też jakieś podróże dookoła świata. Tu chodzi o taką podróż
poczucie zmiany, takiego bycia w ruchu, dokonywania zmian w życiu, energii, która zatacza kręgi, która nie zastyga tak jak nasze przekonania. I pokazuje coś takiego, że tak jak człowiek, który w tej rzeczywistości razem z wiekiem staje się coraz bardziej taki stacjonarny, tak jakby stwardniało jeszcze bardziej jego ciało, jego przekonanie, jego mental, staje się trochę jak skała, pod wpływem tej twardości zmienia się też jego postawa starszego człowieka, tak jakby był trochę pochylony do przodu, ma problemy kostne, to się wszystko dzieje razem z takim duszą i stwardnieniem tutaj, które nam serwuje też umysł jako przekonania, jako taka stacjonarność i mówi, że jak najbardziej te podróże, wszystko co jest ruchem, to jest zmianą. A jak widzisz mieszkanie, w którym mieszka Ania, czy wymaga jakiegoś oczyszczenia? Tak, jest tam jakiś taki portal otwarty, jakby po środku domu. Tworzy to jakiś wir. Tam też ułatwione mają przejście różne istoty, te humanoidalne. Na etapie oczyszczania Ania będzie chciała ten portal zamknąć, usunąć jakoś? Tak. I ostatni punkt związany z zmianą imienia, tudzież nadaniem sobie drugiego imienia. Pewna pani numerolog tak poradziła Ani, że to uchroni ją przed jakimiś tam chorobami. Jeśli doda sobie, tudzież zmieni imię, jak to widzisz tą informację? Są to działania na poziomie Matrixa, na poziomie gry, które wprowadzają inne informacje do hosta. Czyli jest jakby programowanie w programie. To, co sobie dodała Ania do imienia, tak naprawdę wpłynęło na jej tą tutaj powłokę, tego awatara. Jej energia szła do istoty, a właściwie do klona, do jej klona, który przebywa w Stanach, do kobiety. Wzmocnione zostało połączenie. Wgrywane są w klona stany, które odbijają się na stanach emocjonalnych Ani. Jakie to są stany? Zniechęcenia. Takiego trochę jakby smutku. Poczucia zastygnięcia. Nie wiem co dalej. Nie czuję tak jakby swojej energii, swojej siły. I tak jak klon tamten czeka na coś zewnętrznego, co mu powie, tak to się trochę przekłada na Anię, ale to jest nieprawda w ogóle o tym, kim ona jest. To jest nieprawda o jej energii. A wracając do tego imienia, które sobie nadała, to było jej potrzebne, czy to było zbędne? Czy powinna używać po tej sesji tego imienia na przykład? No nie, absolutnie nie. Jest to imię, które łączy ją z klonem energetycznie, poprzez to imię. Ten klon to jest jakieś trzecie imię tego klona. To imię zostało jakby podpowiedziane też przez istotę humanoidalną, która tak się nazywa, znaczy nadała sobie takie imię. W Matrixie to zmienianie imion i tak dalej. To są takie zabiegi na naszych hostach, ale tak naprawdę jedynych prawdziwych zmian dokonuje dusza. Dusza jej to mówi teraz tak bardzo gestykulując, że musimy o tym pamiętać, czym jest dusza. Kim jest dusza? Że ona jest nadrzędna, że nie ma nic silniejszego, że dusza nie jest tutaj kimś, kogo trzeba ratować, pocieszyć, trzeba go naprowadzić, wskazać mu ścieżkę. To dusza wskazuje ścieżkę. Każdy z nas ma taką samą duszę, tylko nie każdy z nas po nią sięga. Znaczy ten, kto ma duszę. Czy dusza zawsze była przy mnie, czy były momenty lub życia, kiedy byłam od niej odcięta? Odpowiedź jest i tak i nie. Zawsze jesteśmy połączeni, zawsze Ania jest połączona ze swoją duszą. Dusza jest zawsze przy niej. Odcięcie następuje wtedy, kiedy pole mentalne zaczyna być bardzo dominujące. Kiedy jesteśmy pochłonięci jakimiś myślami, kiedy w naszej przestrzeni zaczynają się panoszyć inne istoty, kiedy słyszymy odpowiedzi, podpowiedzi w głowie, które nie są nasze, kiedy mamy stany, które nie pochodzą od nas. Na przykład odczuwamy depresję, przygnębienie, bardzo silną złość. To jest tak, jakby ktoś stanął za konsolą i w taki sposób przesuwał suwaki, że rozregulowywał nas, wprowadzał różne dane. Więc to jest odcięcie, ale dusza zawsze też to widzi. Natomiast ma ograniczone pole działania, bo chodzi o to, żebyśmy to my tutaj, ci, którym te suwaki są przesuwane, żebyśmy w pewnym momencie się odwrócili, powiedzieli dosyć i sięgnęli po własną duszę. Kolejne pytanie, Ani, w jaki sposób dusza się z nią komunikuje? Teraz będzie miała te zadanie znacznie łatwiejsze. Będzie to robić przez odczucia serca.
bo to serce będzie wolne, będzie to robiła też poprzez gardło, poprzez odczuwanie siebie, poprzez taki stan ja wiem, czyli wchodzi w pewnym momencie informacja, która spowoduje, że Ania jest bardzo pewna, tak jakby coś w niej tak zawibrowało. I to jest taki ułamek sekundy i to jest przekaz od duszy też. I ostatnie pytanie, czy te wszystkie rozmowy z moją duszą poprzez innych były prawdziwe? Duszą mówi, że największe rozmowy będziesz prowadzić sama ze sobą. Różne były te rzeczy. Finalnie tak jakby 30% to było od duszy, a 70% nie. No to przechodzimy do procesu oczyszczania. Zapytajmy duszę, a nie od czego zacznie? Od oczyszczenia serca, od wyjęcia tych wszystkich sopli tak zwanych, tego zimna, kryształów. I tak jakby ona sobie tam wkłada ręce i to wszystko wyjmuje. I w tym momencie energia jej serca zaczyna do niej wracać. Tu chodzi oczywiście o to prawdziwe serce, czyli nasze połączenie z przestrzenią poza Matrixem, z tą przestrzenią, z której pochodzimy, z naszą częstotliwością. Dusza mówi z twoimi barwami tak zwanymi, tymi, których nie da się tutaj namalować, ale możesz je poczuć i teraz je poczujesz. Takie ciepło zaczyna krążyć w jej ciele. Wyjmuje sobie implanty z narządów kobiecych, kręgosłup. I też tam są takie rurki w kręgosłupie, którymi ulatywała jej energia. I też widzę kręgosłup szyjny, potylica, tam są też te kryształy. Jest jakiś implant w czole odpowiedzialny za połączenie z klonem i z jego myślami. Ucho również, to jest też takie słyszenie czegoś, co nie jest jej. Blokada na takim wyrażaniu siebie na gardle. Jelita, żołądek, to też oczyszcza. Dłoń lewa. I też te opiłki takie, które ten kleszcz zostawił, te informacyjne, ja tak to widzę. To ona też sobie to oczyszcza. I teraz robi coś takiego, jakby jej dusza ją tak powachlowała czymś. Zdejmuje z niej jakiś taki, ona mówi taki kurz, który osiadł, a nie należał do niej. Tak jakby ktoś tak sobie zdmuchnął swój kurz w stronę Ani. Co dalej? Usuniemy? Pokazuje mi takie, nie wiem, rusałki, takie postaci z długimi blond włosami i one mają takie przeźroczyste oczy. Mówi, że teraz się boi tych ich oczu i taką bardzo białą skórę. I ona mówi, że nigdy nie była pewna, czy one żyją, czy nie. Czy są dobre, czy złe. A teraz wie, że są niepotrzebne. I o ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ona je wyrzuca. To są też pozostałości po różnych jej życiach, tych słowiańskich. Istoty świetliste, ona tak jakby patrzy na nich i z takim niesmakiem, że to tak tutaj funkcjonuje. Ta granica między tym, co jest prawdziwe, a nieprawdziwe, jest taka płynna. Dlatego umysł jest złym doradcą, trzeba czuć sercem. Są humanoidzi, no, ona to wszystko po prostu tak jakby jednym ruchem. Jeśli pozbyła się tych wszystkich istot, które były wymienione tutaj w tej sesji, to zapytaj się Anię, czy chce pójść do kontraktów. Tak, widzę taką stertę różnych papierów tam, takie papirusy leżące i mówi, że to jest taki kontrakt z tym Saturnem, który się zawiązał kiedyś dawno. Kontrakt, który powoduje, że ona tutaj miała mieć bogów przed sobą, miała mieć przewodników, miała mieć kogoś, kto wołał ją na swoją drogę, przywoływał ją. Kim ona szukała odpowiedzi, tak jakby zapomniała, kim jest i że ma dostęp poprzez swoją duszę do znacznie bogatszych informacji. Nawet to nie są informacje, bo dusza jej teraz mówi, że tu nie chodzi o informacje. Informacja jest informacją. O, tutaj chodzi o coś takiego głębokiego, jak wiem, jak jestem jakąś wiedzą, jak jestem wszystkim. I to jest ten kontrakt. I ten kontrakt tam pociąga za sobą inne, też mniejsze. Jakieś tutaj widzę też jak takie uczucie spętania trochę, jak poczucie zagubienia i takiej niepewności, którędy iść, w którą stronę. I ona to wszystko wyrzuca. A swój ten portal w mieszkaniu to usunęła też? Nie, jeszcze do tego nie przyszłyśmy. To niech usunie ten portal. W taki sposób, w jaki uzna za słuszne. To był taki twister i ona tak jakby zamyka to.
tak jakby zamykała wejście na strych. Awatar i te konsole tam sobie coś wzmocni? Tak, mówi, że połączenie z własnym sercem, z sobą, pewność tego, kim jest, zgodę na siebie w swojej prawdziwej wersji. Tak jakby jej ciało i mental miał zaakceptować to i przyjąć, kim Ania jest naprawdę, bez mnożenia wątpliwości, bez poddawania czegoś wątpliwości. I to jest też związane z takim programem, który ona też usuwa, dotyczącym niepewności siebie. I to sobie zdjęła. Okej, okay, a teraz książki zostały napisane, tak? One gdzieś tam istnieją w przestrzeni. Co w związku z tym? Czy tutaj coś trzeba robić na tym poziomie jeszcze? Ania zebrała stamtąd swoją energię, swoją prawdziwą energię. Te książki są w tych rękach, w których zawsze były, ale nie w jej. Okej. Okay. To zanim zamkniemy, ostatnie słowa jeszcze od duszy tutaj dla Ani. Dusza chce odpowiedzieć na to pytanie, co ona ma robić. I dusza mówi, że jest tutaj bardzo silna taka informacja dla niej, że ona ma mówić, że dusza jej pokazała to wcielenie, kiedy ona pracowała w radiu i kiedy posługiwała się później swoim głosem w przedszkolu, że jej głos ma częstotliwości uzdrawiające. Ona może mówić to, co ma w sercu, może mówić w sposób tak zwany terapeutyczny, ale to jest coś więcej niż taka terapia powszechnie, czy jakieś rodzaje terapii powszechnie stosowane. Tak jakby miała nagrywać, czy podcasty, czy cokolwiek, czy rozmawiać z ludźmi w jakikolwiek sposób, będąc w swojej własnej energii. Jej dusza będzie się przez to chciała wyrażać. Wyrażać w taki sposób, że będzie oddziaływać, że ona ma rozmawiać też z innymi duszami poprzez ich ciała fizyczne, tak żeby te ciała fizyczne i umysły zaczęły wchodzić na swoje ścieżki. Dusza mówi w tym momencie Ani, że każdy idzie swoją ścieżką, swoją czystą ścieżką, która należy tylko do niego, która jest ścieżką własnej duszy, a później finalnie poza tą grą te ścieżki się spotykają, że my tego nie widzimy, ale to jest tak jakby coś, co wychodzi z jednego punktu, rozwidla się, rozgałęzia, każdy z nas coś zbiera, tak jakby zbierał do koszyka coś, co jest mu potrzebne, a później wychodząc stąd, czy spotykając się poza tą grą, spotykamy się znowu w jednym punkcie. Dlatego każda ścieżka i każda droga duszy jest bardzo ważna i niepowtarzalna i istotna. Dusza mówi Ani, że to jest informacja też dla niej, żeby ona dostrzegła to i dostrzegła swoją wyjątkowość i odczuła w sercu swoje barwy. I też barwę mówi swojego głosu. Pokazuje, czy ona się będzie zajmowała jakimiś ziołami, czy olejkami, czy czymkolwiek, co jej przyjdzie, bo ma tutaj duży wachlarz. To jest tak jak z tym jedzeniem, że też się ten wachlarz poszerza. Te jej możliwości się będą poszerzać. To najważniejszy jest jej głos i mówienie do innych.